Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz nowe parki przemysłowe na terenie Dolnego Śląska to jedne z najważniejszych inwestycji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które nastawione są na rozwój nowe miejsca pracy i przyciąganie zagranicznych inwestorów. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna chce także inwestować w nowoczesne technologie. Największym wyzwaniem dla nas są oczywiście te parki, które będziemy tworzyli. Przypomnę, park pod Głogowem, park w Lubinie i park Miękinia Środa Śląska, ale z tymi parkami są związani już konkretni potencjalni inwestorzy, z którymi rozmawiamy od ponad roku i to jest największe wyzwanie. Nie mogę mówić o szczegółach, bo podpisaliśmy listy intencyjne, ale mogę powiedzieć jedno. Te potencjalne inwestycje są jednymi z największych w wolnej Polsce, więc skala ich jest olbrzymia. Trzy nowoczesne parki przemysłowe o łącznej powierzchni ponad 1000 hektarów mają gromadzić na swoim terenie przedsiębiorstwa i placówki naukowo-badawcze, które nastawione są m.in. na rozwój technologii. Przede wszystkim to jest stworzenie możliwości inwestowania w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dla bardzo dużych potencjalnych inwestorów. Bo to są duże parki, duże nieruchomości, dobrze przygotowane dla tego typu inwestorów. Dla nas to jest tak naprawdę skok jakościowy. Tym samym Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podwoi tereny dla inwestorów i pojawi się w miejscach, w których nie była do tej pory obecna. Kolejny element, do którego bardzo poważnie podchodzimy, to OZE i zielona energia. Nasze pomysły, czyli podpisanie listu intencyjnego z LAZ Energy, z Hyundaiem, czyli przyszłość, małe elektrownie jądrowe. Cały czas rozmawiamy z potencjalnymi inwestorami o magazynach energii, o fotowoltaice, o zielonej energii. Robimy audyty naszych budynków, jeśli chodzi właśnie o ochronę środowiska. LZZ chce cały czas rozwijać nowoczesne technologie i inwestować w innowacje, dlatego łączy firmy i podmioty w klastry. W ostatnich miesiącach utworzony został zachodni klaster elektromobilności, który ma rozwijać tę branżę. Dużo rzeczy będzie się opierać na edukacji, na działaniach, spotkaniach, warsztatach, w których będziemy łączyć naukę i biznes. Ja chciałabym też zaznaczyć, że parę lat temu firmy siadające przy stole z jednej branży były dla siebie, można powiedzieć, konkurentami. Dzisiaj mówimy o tym, że oni w ramach klastrów współpracują ze sobą. To znaczy, że spotykają się, nawiązują relacje, są w stanie stworzyć piękne projekty wspólnie, kooperując. Jak podkreśla prezes Przemysław Bożek, największe wyzwania i jednocześnie szanse to właśnie nowe parki przemysłowe. To są szanse realne, dlatego że są pieniądze znaczone na tworzenie tych parków. My mamy to zapisane w budżecie, wiemy jak mamy to zrobić, wiemy z czyją pomocą mamy to zrobić. Stąd też porozumienia z poważnymi partnerami, takimi jak Agencja Rozwoju Przemysłu, więc to są te wyzwania. A wyzwania takie, bym powiedział, życzeniowe. Życzymy sobie, żeby jak najszybciej wojna na Ukrainie się skończyła i żebyśmy mogli budować wolną Ukrainę w oparciu o dobre relacje z biznesem ukraińskim. Echo 24, Oliwia Stasiak.